Leszku, zmieniłeś zasadę tych wykładów, bo spotykam się już kolejny raz i czytając je doszedłem do przekonania, że wśród tych filozofów, których wybrałeś, to są ludzie, którzy jak gdyby zmagają się z zagadką bytu. To jest poszukiwanie absolutu. No tak, można tak powiedzieć, oczywiście. No niby, czym jest ta filozofia? No, wykuwaniem narzędzi, za pomocą których można odpowiedzieć na jakieś pytania ostateczne. Chciałbym mówić o wielkich filozofach w taki sposób, żeby u każdego wyłowić jakąś jedną myśl, która dla niego samego jest ważna, należy do filarów domu, jaki zbudował, a zarazem dla nas dziś jest zrozumiała, jakąś strunę w naszym umyśle porusza, zamiast tylko podawać wiadomość historyczną. Postaram się każdy wykładzik kończyć pytaniem skierowanym do wszystkich, co go słuchali, pytaniem z myśli tego filozofa zebranym, nadal ważnym, nadal nierozstrzygniętym wyraźnie. Porządek wykładzików jest chronologiczny, z jednym lub drugim wyjątkiem, ale chcę mówić o myślach wielkich ludzi, nie o tym, jak byli uwikłani w wielką historię, jakie mieli parantele, jakie losy życia, chyba że to jest ważne dla zrozumienia myśli. Co do tego, kogo za wielkiego filozofa należy poczytywać, jak tych wielkich z tłumu wybrać, nie ma pewnie pełnej zgody wśród tych, co się tymi sprawami interesują, ale jest zgoda w znacznej części. Trzymam się więc własnego wyboru i nie mam siły, żeby z każdym się spierać, kto powie, nie ten jest wielki, ale inny. Moim pierwszym wielkim jest oczywiście Sokrates. Jak wszyscy wiemy, dwaj ludzie, którzy decydująco się przyczynili do zbudowania kultury europejskiej, Jezus i Sokrates, nigdy ani zdania nie napisali. Obu znamy z wtórnych przekazów. Przy czym źródłem do znajomości Sokratesa są oczywiście dialogi Platona, a w mniejszym stopniu także pisma Ksenofonta. A dyskusja o tym, co właściwie Sokrates naprawdę myślał, a co mu Platon w usta włożył, do naszych dni nie ustała. Nie umiałbym jednak wtrącać się do tej dyskusji. Chcę tylko podnieść sprawę, która pojawia się we wczesnych dialogach, podobno najbardziej wiarygodnych, co do tego, że prawdziwie wykładają myśl Sokratesa. Sokrates Ateńczyk, chociaż nie pierwszy ze znanych nam wielkich duchów, wkroczył do kultury europejskiej jako jej najważniejszy może architekt. Jest takim również w oczach tych, co filozofii jego wcale nie podzielają. Jeśli jest mistrzem naszym, mistrzem Europy, to nie tyle przez jakąś określoną doktrynę, którą głosił, a raczej przez sposób, w jaki chciał do prawdy docierać. Jakiej prawdy? W młodości ciekawiły go badania nad przyrodą. Porzucił jednak te dociekania, bo uznał, że trzeba zajmować się tym, co niezmienne, a nie fizyczną rzeczywistością, gdzie wszystko się zmienia i w końcu ginie. A cóż jest niezmienne? Niezmienne są podstawowe idee, głównie te, co mają znaczenie moralne. Chciał wiedzieć, co to jest sprawiedliwość, albo cnota, albo odwaga, albo równość. Ale nie o to mu chodziło, jak ludzie takich słów pospolicie używają, ale o to, czym one są, czym są w rzeczy samej, czym są naprawdę takie realności, jak sprawiedliwość albo równość. Zrozumienie tych pojęć wyprzedza to, co znamy ze spostrzeżeń. Umiemy przecież powiedzieć, że dwa kawałki drzewa są równe, a to dzięki temu, że wiemy już z góry,
co to jest równość. Nalegając na potrzebę wyjaśnienia znaczeń różnych fundamentalnych pojęć i wierząc, że to nie nasze konwencje językowe te znaczenia budują, ale sama rzeczywistość, do której słowa się odnoszą,